Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z warsztatu. Przyszła do mnie kolejna paczka, paczka od Łukasza. Łukasz szaleje, także przyjacielu, bardzo dziękuję, pozdrawiam Cię serdecznie. A co jest w środku? Niespodzianka. Nie wiem, nie mam pojęcia. Paczka, jak widzicie, dość duża. Zaraz ją sobie zważymy i zobaczymy, ile waży. A co jest w środku? Nie mam bladego pojęcia, także zapraszam Was na film. Bierzemy się do roboty i Łukasz, jeszcze raz serdecznie dziękuję. Także bierzemy wagę. Cyk, waga jest. Włączam. Przesyłeczka na wagę. 5,180 kg. No jestem ciekawy, co Łukasz tam zapakowałeś. Także bierzemy się za otwieranie. Oh. Waga na miejsce. Sześć spartańskich warunkach samym ostrzem. Ponieważ narzędzia mam u siebie w śmieciarce. Mam małą awarię, ale da się to naprawić. Także ja naprawię sobie to sam. Bo szkoda pieniędzy na to, żeby ktoś to naprawił, skoro ja mogę zrobić to, to sam z pomocą tam kolegi bądź teścia. Dobra, strecz na bok. Przy okazji tego odcinka wpadłem na taki pomysł, w sumie podpatrzyłem to na innym kanale. Raz na jakiś czas będzie odcinek tutaj w warsztacie z tak zwanymi, tak jak ma to kolega, ogłoszenia parafialne. O, ja wymyślę jakąś inną nazwę na to. Co tam jest w środku, nie wiem. Będziemy omawiać sobie kilka istotnych rzeczy odnośnie kanału. Ja będę tam miał przygotowaną jakąś ściągę czy cokolwiek innego. I po prostu będziemy wyjaśniać pewne sprawy. Raz na jakiś czas taki odcinek wpadnie. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania, bo będą poruszone różne rzeczy w tych odcinkach. Także fajnie, żebyście byli, bo będzie zależało dużo od Waszych komentarzy. Także oglądajcie od początku do końca. O to Was, mam nadzieję, mogę prosić. Dobra, nie przeciągam, bo ja sam jestem ciekawy, co ten Łukasz tu przysłał. Ha! Jest kolejna partia ładowarek, kabli. Są ładowareczki. Będzie mosiąc pobiał, przewody. Jeszcze Łukasz tamtych nie ruszałem, no nie mam na razie czasu. Zobaczcie, są mniejsze, większe, jakieś Lenovo. Trochę tego jest. O, i kolejna taka duża. Aż muszę wziąć w końcu, zrobić odcinek. Nie będę wszystkich wyciągał. Pokażę Wam, o, może w ten sposób. Muszę zrobić w końcu odcinek z demontażem tego. Bo sam jestem ciekawy, co jest w środku. I czy dużo rzeczy można stamtąd odzyskać. Także Łukasz, serdecznie dziękuję za przesyłeczkę. Ja oczywiście z samymi kabelkami będę bawił się w domu, wiecie, nożyk, skurowanie, bo to są bardzo cienkie kabelki, trzeba mieć do tego dużo, dużo cierpliwości. Natomiast ładowarki, zrobimy z tego osobny odcinek. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję za przesyłeczkę. Przesyłeczka na bok. Tu jeszcze Wam pokażę takie fajne szkło laboratoryjne, które udało mi się pozyskać. Zrobię na temat tego też osobny odcinek. Mogę tylko powiedzieć jedną rzecz, że to szkło jest odłożone dla kogoś. Wydaje mi się, że będziecie wiedzieć dla kogo, kto lubi szkło. Mam bardzo dużo zapytań o magnesy. Mimo, że mam zrobione odcinki na ten temat. Mam dużo zapytań o przesyłki, mam dużo zapytań o sprzedaż różnych rzeczy z odcinków, co ludzie wyrzucają do śmieci. Dobra, nie będę więcej przeciągał tego odcinka. Łukasz, serdecznie dziękuję.
Was wszystkich pozdrawiam, dziękuję, że jesteście, że oglądacie moje filmy. Co mogę powiedzieć, zbliżamy się do 9000 subskrypcji. Na 9 nie będę robił nic, natomiast na 10000 mam mały pomysł, także mam nadzieję, że niebawem dojdziemy do 10000 subskrypcji. I właśnie w tych odcinkach, no patrzcie, brakło mi wątku, będę musiał to przyciąć sobie. W tych odcinkach z ogłoszeń to będzie takie luźna pogadanka. Będę chciał poruszyć kilka ważnych kwestii, o które wy pytacie, piszecie w komentarzach. Także niebawem taki odcinek nastąpi. Nagram, zmontuję, wrzucę go dla was. No i na tą chwilę chyba to wszystko. Pozdrawiam was serdecznie. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Tam na dnie oglądajcie reklamy, bo to wspiera, rozwija kanał. Mam kilka nowych pomysłów, o których też będę mówił tam. Dobra, więcej nie przeciągam. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć. A jeszcze taka mała dogryweczka. Najwięcej pytań jest o kontakt ze mną. Zawsze na końcu filmu, z reguły przynajmniej, chyba że zapomnę, jest tam na dnie, teraz będziecie go tutaj widzieć, gdzieś tutaj, mail, jeżeli macie jakieś pytania, cokolwiek, piszcie. Tam na dnie, @onet.pl. Tutaj zawsze się ze mną skontaktujecie. Cześć.